Jeremi Jędrzejkowski, dzień dobry, witam Państwa w studio Rzeczpospolitej na Forum Innowatorów ESG 2024, a Państwa i moim gościem jest profesor Artur Nowak-Far, prawnik, ekonomista specjalizujący się w prawie unijnym. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry Państwu. To ja od razu spytam o te prawo unijne i o te regulacje, bo pojawiały się takie głosy, że polska prezydencja może być dobrym momentem, żeby zacząć rozmowę o kosztach zrównoważonej transformacji. Tak, istotnie to jest dobry moment, a nawet nie dlatego, że polska prezydencja właśnie się zaczyna, tylko dlatego, że ten temat został już znacząco wywołany w przeddzień polskiej prezydencji. A mam na myśli tutaj raport Draghiego. To jest dokument bardzo obszerny, bardzo mocno mówiący o tym, czy uwypuklający kwestie właśnie kosztów i korzyści z transformacji energetycznej, ze zmian w ogóle modelu gospodarczego, który chce realizować Unia Europejska, więc Polska wpisałaby się po prostu w tę dyskusję, która jest tutaj w tym wypadku dyskusją naturalną. Od kilku tygodni ten raport jest w zasadzie na agendzie dyskusji wszystkich najważniejszych spotkań i politycznych, i gospodarczych, ale to jak utrzymać konkurencyjność, wprowadzając zasady ESG i stawiając na zrównoważony rozwój, bo to jest jedno z pytań, na które będziemy musieli odpowiedzieć. Ależ dokładnie, to jest dokładnie istota wyzwania rozwojowego, które Unia Europejska ma i w tym momencie właściwie mówimy o jakiejś znaczącej nieciągłości. A zwróćmy przecież uwagę, że w Stanach Zjednoczonych musi nastąpić znacząca modyfikacja polityki handlowej, polityki ceł w związku z tym, polityki przemysłowej wewnątrz tego państwa, ale również na zewnątrz, bo przecież polityka handlowa to jest polityka instrumentów eksportu, importu i tym podobnych. No i Europa jest w związku z tym poniekąd skonfrontowana tutaj z określonym wyzwaniem, musi się w związku z tym jakoś dostosować do tego wyzwania. Profesor Artur Nowak-Far był Państwa i moim gościem. Dziękuję uprzejmie. Pięknie dziękuję, panie redaktorze.